I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some. Jak tam się podoba na obozie? Fajnie. Fajnie? We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Your place. Your place. A little hideaway. A little sweet escape. Tak wyglądają zawodnicy po 4 dniach trenowania. Jest forma? Nie. Jest. Ciężkie nogi? Ciężkie. In the world do we call this road anyway? Lewy kapach na boi, tak się też są, nie? Tak? Lewy, co jest? Naprawdę? I think it's time to say we're all so different. You're always blabbing about tomorrow. Dzień życia obozowicza w Wąsoszu zaczyna się zawsze tak samo. Siódma z groszem pobudka. Otwieramy chłopakom oczy, schodzimy na dół, na świeże powietrze robimy rozruch. Po rozruchu już chłopacy mają dość, więc idziemy na dobre śniadanie. Mają chwilę dla siebie, żeby oporządzić się. Przygotowujemy się do treningu. Godzina 10:30 jest wyjazd, chwilę przed wyjazdem odprawa. No i trenujemy. Bardzo ciężko, bardzo dużo. Jedziemy na boisko, które jest położone kilka kilometrów tutaj od ośrodka. Crazy, but move in. Get out, I think we need our own space. Move in. Get out, I think I'm crazy, but I think we need our own place. My place. My place. Wracamy, mamy chwilę dla siebie po treningu. Jemy obiad. Teraz wtedy chłopacy dostają 2 godziny czasu, żeby się zregenerować, bo po południu kolejny trening. No i takie życie sportowca, czyli od treningu do treningu. Wieczorem zjeżdżamy, zostaje nam bardzo niewiele czasu, jest kolacja i wtedy mają jeszcze 2 godziny chłopacy do ciszy nocnej, która rozpoczyna się o godzinie 22:00, więc intensywnie i cały dzień praktycznie zaplanowany. To tutaj najlepiej szef wie. Szefie, o tych dzikach może parę słów. Są w kukurydzy czy nie ma? Są, nie? Ale mówił pan, że widział przecież, prawda? Fajnie, bardzo zgrana, fajna ekipa, oba roczniki 2002 i 2004, bez żadnych problemów, tutaj super się chłopacy dogadują, więc bardzo udany obóz.